Proszę Państwa, sąd dzisiaj nie wyda wyroku w sprawie, natomiast ogłosi postanowienie. Sąd postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo. Dlatego zostało wydane takie postanowienie przez sąd, ponieważ dzisiaj o godzinie 9:40 wpłynął wniosek o wyłączenie sędziego, a mianowicie o wyłączenie mnie jako sprawozdawcy od orzekania w sprawie. We wniosku napisane jest: z uwagi na to, że zachodzą okoliczności powodujące uzasadnione wątpliwości co do bezstronności pani sędzi Marty Laskowskiej-Pietrzak w niniejszej sprawie. Wniosek podpisany został przez Krzysztofa Żuka. W związku z tym, ze złożeniem takiego wniosku, sąd w składzie takim do momentu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie nie może podejmować żadnych czynności. Ta dzisiejsza czynność o otwarciu na nowo jest jedynie czynnością techniczną. Sprawa zostanie przekazana do przewodniczącego wydziału, który wyznaczony zostanie skład i termin rozpoznania wniosku. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję Państwu. Nie komentuję w żaden sposób. Nigdy nie komentuję czy orzeczeń, czy działań innych stron pełnomocników. Jeśli dojdzie do wyłączenia sędziego ze składu sędziowskiego w związku z brakiem jego bezstronności w sprawie, no to oznacza to, że wszystkie czynności muszą być powtórzone. Ten sędzia po prostu nie może orzekać w sprawie. A sąd ile ma czasu na rozpatrzenie tego wniosku o wyłączenie? Robi to niezwłocznie. Czyli bez zbędnej zwłoki, ale to nie oznacza, że jutro, pojutrze. Tak. I będzie to na poziomie sądu wojewódzkiego, czy to będzie... Wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czyli tutaj w Lublinie. Mhm. Spodziewał się Pan takiego zwrotu akcji? Tak jak mówiłem, o wszelkie komentarze bardzo proszę do służb prasowych Pana Wojewody.